Wiele polskich zabytków zostało zniszczonych przez Niemców podczas II wojny światowej. Inne swoją świetność utraciły w drugiej połowie ostatniego stulecia. Dwory, kościoły czy kamienice będą mogły odzyskać dawny blask dzięki rządowemu programowi odbudowy zabytków. Każdy z samorządów może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu dla Kultury. Łączny budżet na renowację zabytków wyniesie 3 miliardy złotych. Jestem przekonany, że ten program pozwoli nam naprawdę ujrzeć piękno Polski w każdym jej zakątku. I jest taką kwintesencją tego, w co wierzymy i co robimy, czyli łączenie i szacunek dla tradycji, dla kultury, dla historii, dla przeszłości, ale także inwestycja w teraźniejszość, w miejsca pracy, w lokalnych gminach, w powiatach, tysiącach miejsc w Polsce i także spojrzenie w przyszłość, przekazanie przyszłym pokoleniom tego, jaką wartość niesie w sobie Polska, jaką wartość niesie w sobie polska historia i to, jak my ją zmieniamy, jak razem z nią rośniemy, jak ona pięknieje, pięknieje w naszych oczach, bo wierzymy w to, że taka piękna, dobra Polska jest możliwa i że ją chcemy przekazać przyszłym pokoleniom. Oprócz nowej edycji Polskiego Ładu, co roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje także zadania inwestycyjne w ramach programu ochrony zabytków. W tym roku przeznaczone zostanie na ten cel ponad 220 milionów złotych. Zabytki są piękne, zabytki mówią o naszej tożsamości, mają bardzo duże znaczenie ekonomiczne, ale chyba to, co najważniejsze, to zabytki i kultura wpływają na nasze myślenie, na system wartości, na aspiracje, na to, że jako społeczeństwo, jako wspólnota stajemy się bardziej dojrzali. No właśnie może bardziej piękną wspólnotą się stajemy. To jest 221 milionów, jak powiedziałem, w tym roku. To jest łącznie przez 7 lat 4000 projektów zrealizowanych zabytkowych, ale potrzeby są tak wielkie, tak ogromne, bo my mamy co roku przecież wiele aplikacji właśnie z prośbą o wsparcie realizacji remontu, odnawiania, restauracji zabytków, że musieliśmy także podjąć tę decyzję o zwiększeniu. Z Polskiego Ładu dla Kultury skorzystać zamierza miasto Konin. Samorząd złożył już wnioski o dofinansowanie. Na remont czekają m.in. synagoga czy dworek Zofii Urbanowskiej. Złożyliśmy przede wszystkim synagogę. Chodzi o odwodnienie obiektu, odgromienie obiektu i stolarkę okienną i drzwi. I na to złożyliśmy jako w sumie takie najważniejsze zadanie. To jest kwota do 3,5 miliona złotych. Złożyliśmy na dwie nasze kamienice, gdzie mamy mieszkania komunalne i socjalne na Starówce, na termomodernizację, wykonanie elewacji zewnętrznej. Złożyliśmy też Urząd Stanu Cywilnego, chodzi też o stolarkę, ale też złożyliśmy opracowanie 7 dokumentacji projektowych na zabytki właśnie zlokalizowane na Starówce. Czyli to są takie mniejsze zadania. To nie pierwsze plany miasta na renowację zabytków. Od ponad 2 lat samorząd prowadzi przebudowę najstarszej murowanej kamienicy w mieście. Koszty inwestycji od początku znacznie wzrosły, natomiast w listopadzie ubiegłego roku władze Konina zerwały umowę z wykonawcą domu Zemełki i teraz zamierzają ogłosić kolejny przetarg. Chciałbym, żeby już pod koniec pierwszego tygodnia przetarg został ogłoszony. Zachęcam wszystkich wykonawców, którzy mogą i chcą startować, aby w tym przetargu wystartowali. Mamy w budżecie zapisane około 19 milionów złotych na tą inwestycję. Udało się z marszałkiem wynegocjować termin oddania tej inwestycji do końca listopada. Także jest to jeden z ostatnich projektów, które w ogóle finansowanych z funduszy europejskich w województwie wielkopolskim, na które uzyskały zgodę na tak późne rozliczenie. Mamy już obiekt zinwentaryzowany, trwają jeszcze w tym tygodniu prace nad nowymi kosztorysami. No i tutaj zachęcam do tego, aby startować w tym przetargu. Ze strony miasta zapewniamy współpracę na każdym etapie i z konserwatorem zabytków. Zależy nam bardzo, żeby ten przetarg się powiódł. Mamy finansowanie z 3 źródeł. Mamy finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i teraz z Polskiego Ładu.
Także finansowanie jest tutaj zabezpieczone. Dom Zemełki ma stać się nowym miejscem na kulturalnej mapie Konina. Ma się w nim znaleźć inkubator aktywności kulturalnej. Co jednak, jeśli miasto napotka problemy ze znalezieniem wykonawcy? Jestem dobrej myśli, chociaż rzeczywiście gdzieś tam, jeżeli by się ten przetarg nie powiódł albo wykonawca by nie zdążył, no to rzeczywiście istnieje groźba utraty chociażby tej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Na razie tego nie zakładamy. Chcielibyśmy, żeby do końca roku ten obiekt został wyremontowany. Samorządy, które nie wzięły jeszcze udziału w naborze do programu, mają czas do 17 marca bieżącego roku.